Cześć, witam was wszystkich serdecznie bardzo. Z tej strony Czukena, to jest kolejny odcinek ze Starbonda. Cóż, w poprzednim odcinku skończyliśmy na ulepszeniu naszego statku, tak by mógł poruszać się między planetami. Lecz problemem jest to, że nie możemy, jakby polecieć do innego układu planet, ponieważ nasz statek nie jest na tyle wytrzymały. Jak widzicie, zdobyłem dostęp do outpostu oraz tam kilka questów udało mi się zdobyć. Nie aż tak dużych questów, zdobyłem też mecha, który zdobyłem od tego pingwina. Tam pozwiedzałem różne statki, niektóre planety, ale żeby pójść dalej, żeby polecieć dalej do innych planet, potrzebujemy wykraftować sobie FTL Wheat Stabilizer. Wheel Stabilizer. A do tego potrzebujemy tungsten, który jest ciężki do zdobycia, bo potwory są agresywne, oraz diament, który jest dość rzadki, więc przydałoby się trochę porozglądać po planetach. U niego diamentu nie zakupię, niestety. Też sobie zainstalowałem kilka modów na optymalizację tej gry, ponieważ skoki, spadki FPS-ów nie były zbyt przyjazne. Też sobie troszkę ulepszyłem swój łuk. Zdobyłem siekierkę, tarczę oraz rocket launcher oraz troszkę pancerz lepszy zdobyłem. Mam tak, nie wiem, z 5-10% lepszy od mojego. Nie aż tak bardzo, ale cóż. Dłużej chyba nie przedłużając, będziemy musieli lecieć na jakąś planetę i znowu zacząć kopać, ale najgorsze jest to, że tungsten jest strasznie ciężko zdobyć. Jak możecie zauważyć, zdobyłem go tylko 7. Też trochę, polatałem, pozdobywałem ze różnych statków żelazo, złoto, srebro, brąz, czy koper, czy nie wiem. Koper to chyba nie jest brąz, koper to jest chyba miedź, jak dobrze kojarzę. Także możemy stakować też jedzenie, co jest plusem. Trochę mi to miejsca zwolni. Przynajmniej. Dobra, to musimy polecieć na jakąś planetę i poszukać tungstena. Możemy polecieć tutaj. Tutaj jest jakiś ship, hostile ship. Nie wiem, czy byłbym w stanie ich zniszczyć. Oni też chyba nie będą posiadać żadnych dobrych tych. A żeby zdobyć diament, muszę po prostu bardzo nisko zejść i go zacząć szukać. To będzie troszkę problematyczne, żeby cokolwiek zrobić. Też zauważyliście, że sobie przybliżyłem ekran do swojej postaci, bo w sumie kontrolem możemy się rozglądać wokół. A to też daje jakby więcej widoku ludziom, którzy oglądają to na komórkach. Także dobra, zobaczmy, na jaką planetę żeśmy dotarli. Ona jest niebieska planeta. Dobra, podlecimy tutaj do niej. Tungsten też chyba potrzebujemy, żeby zrobić sobie plecak. Briefing EMP, 10 szkła i Living Root. O, Jesus, będzie zbierania tyle, że ja pierdzielę. Dobra, zlecimy na tą planetę, zobaczymy, co na niej jest. Ach, noc mi się akurat trafiła. Od razu będę schodził najniżej, jak tylko potrafię, żeby nie było. W ogóle nie wykraftowałem sobie chyba pochodni. Kurde. Potrzebuję znaleźć tego węgla trochę. Wezmę sobie te rzeczy. Mam nadzieję, że to coś mnie nie zaatakuje. Dobra, nie atakuje mnie. Uff. Na szczęście. Dobra, mam trochę węgla. Zrobię sobie pochodni, bo się przydadzą strasznie, żeby oznaczyć na przykład, w którym miejscu zginąłem. Nie będę tego niszczył, bo zaatakuję tego potwora. A wiadomo, że one są dość silne. Bardzo silne. Bardzo silne
Runaway, nie będę z nim walczył jak na razie. Jezus. Muszę sobie załatwić lepsze wyposażenie w sumie. Wezmę sobie tego Iron Board Sworda, bo w sumie on jest o wiele lepszy. Jeżeli o to chodzi, uleczę się trochę i schodzimy niżej. Jezus. Naszą misją będzie tutaj poszukać trochę diamentów oraz tungstena. Przydałoby się ulepszyć. Słyszę znowu gdzieś tutaj tego gnoja i nie chcę ryzykować, więc pójdę tędy może lepiej. Na piasek w sumie nie będę marnował kilofa, bo piasek się szybko kopia. To jest plus. Dobra, ten gnój tutaj jest. I drugi gnój. Rakietnica w sumie może na nich zadziałać. Ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy byłaby dobrym wyborem na takie potworki. Bo one są w cholerę cięższe. Tutaj ktoś jest, jak widzę. Ktoś mieszka. Może uda mi się do niego... Dobra, wyjdź tu. Do widzenia, panu. Fiu. Sobie to wszystko wezmę tutaj. Cześć, kolego. Nie obrazisz się, jeżeli skorzystam z twojego łóżka, żeby się uleczyć. Dzięki. Dobra, nie będę ryzykował. Nie będę walczył z tym gównem, który mi zadaje 30 damage'a, a ja mu prawie nic. Potrzebuję czegoś szybszego i mocniejszego. Tutaj jest dalsze przejście, a wyżej kolce, które mogę zniszczyć. Tu... To plujące gówno. Idź ode mnie. Masz rakietnicą po łbie. Kurde. Dobra, poszło spać. Wezmę sobie ten węgiel, który tu odstaje. I zejdźmy niżej. Pode mną też coś jest, jak widzę. Aż zerknę z ciekawości. Tylko proszę, żeby nie było pilnowane przez kogokolwiek. Tak, jest pilnowane. O Jezu, nie. Dobra, uciekamy stąd. O, myśl. Co mogę zrobić, żeby od nich uciec? Dobra, bandaż w łapę, leczymy się i uciekamy stąd. Zostaw mnie. Ale nie, mogę ich zabić łatwo. Come on. Dobra, jeden zginął. Lecz się, lecz. Tam jeden stoi. Mógłbym go jakoś rakietnicą. Come on, ładuj się szybko. Dobrze, że NPC są tutaj dość głupie. God fucking damn it. W sumie łuk na niego lepiej działa. Come on. Wolę się teraz uleczyć troszkę, żeby nie było. O mój Boże, nie spodziewałem się, że tutaj kogoś spotkam w tych ruinach. Dobra. Dobra. Resztka życia, nice. To było ciężkie. I walczyłem o coś, co w sumie jest lepsze od tego, co posiadam aktualnie, tylko nie mogę sprawdzić, co to jest. 5 obrony. Dobra, to jest lepsze. Przyda się. Dziękuję oczywiście. To jest kolejna skrzynka. Come on. Czas zobaczyć, co w niej jest. Staff, Electric Orb. To wygląda ciekawie. Jak to wygląda? I mogę tym sterować. Jeszcze pod prawym przyciskiem coś ma? C.
Grawitacja. Okej. Może być, tylko szczerze powiem, że chyba wolę ten miecz, który tutaj mam. Się o wiele lepiej przyda. Dobra, tam chyba też coś było, jak widziałem w tym miejscu, jak walczyli z tym czymś. Tak, jest dużo srebra, tylko srebro raczej mi się nie przyda. Bardziej wziąłbym teraz węgiel, żeby porobić kilka pochodni na zapas. Aż to teraz zrobię. Się przydadzą. God damn it. Dobra. Oświetlimy, że tutaj byliśmy. I tam coś warczy. Tam coś stanowczo warczy. Wiecie, wolę podejść na to pod to bezpiecznie. Zrobię sobie tu taką platformę. O, zlagowało mnie. Fuck. Dobra, może być. Nie narzekam. Nie wiem, czemu to czasami mnie tak ścina. Wolę wziąć ten tungsten, który się tutaj znajduje. Też podłożę sobie trochę ziemi. Żeby nie było. Sobie to wezmę. Się wszystko przyda aktualnie. Czy no, ta reszta to złoto i inne takie tam, nie sądzę, by się teraz przydały, ale można je zebrać. Wezmę sobie ten tungsten, który jest u góry, muszę tam wbić do góry. Dobra. Jestem wyżej. Coś tutaj warczy, cały czas słyszę, że coś warczy. Nie jestem w stanie stwierdzić, co i gdzie. Kurde, kilof mi się skończył. A chyba nie wziąłem innego? No, nie wziąłem innego. God damn it. A jak z tym modułem? Mogę to ulepszyć? Mogę. To jest chyba szybkość kopania. Tę. Sobie szybkość kopania rozwinę. Kurde, kolce. Nie znoszę tego gówna. Tutaj widzę te kości, które możemy potem zebrać, ale potrzebujemy do tego specjalnego narzędzia. Teraz tego nie oznaczę jakkolwiek, ale okej. Wezmę sobie ten tungsten, który się tutaj znajduje. I schodźmy niżej, bo niżej znajdziemy tylko diamenty. Tam coś jest. Tak, tam u góry. Dobra, nie będę tam do góry wchodził. Niech się to próbuje do mnie dobić, I don't even care. Będziemy niżej schodzić, zrobię sobie tu takie jakby prowizoryczne zejście. Na ukos bardziej. To co to? Iron? O, iron znalazłem. Chociaż teraz mi się w sumie nie przyda. Dobra. Znaleźliśmy ziemię, kurde, odkryłem ziemię. Oraz cobblestone. Dobra. Może lepiej nie ryzykować. Dobra. Poszło. Się uleczę może lepiej. Żeby nie ryzykować znowu czegoś takiego. To sobie wezmę. Węgiel przyda się oczywiście na nowe pochodnie. Mam nadzieję, że znajdę jakiś diament, przynajmniej chociaż jeden. A living rodem się zajmę potem. Na ten plecaczek. Bo w sumie plecak będzie przydatny, żeby wlecieć na inny ten. Znaczy, żeby wlecieć na... Jak to się zwie? Na księżyc, a z księżyca możemy zebrać paliwo, dzięki któremu możemy się przedostać dalej. To jest, w sumie to jest nawet fajne rozwiązanie, ale szczerze powiedziawszy, bez plecaka raczej nic, no, nie zrobię. Będę tkwił wokół tego słońca i tyle. Tego słońca, tej gwiazdy.
Okej, okay, good. Dzięki za przypomnienie. Sobie zjem. Nice. Zapominam o żarciu, że trzeba w tej grze też jeść. W sumie śmieszne rozwiązanie, żeby w grze 2D dbać o to, żeby postać jadła. Ale w sumie wiele jest takich gier survivalowych w 2D, jak widziałem. Więc nie chcę oceniać. To było ryzykowne trochę. Dobra, cel. Zejść niżej. Tam słyszę, że coś jest. Dobra. Możliwe, że uda nam się dojść do jądra planety. To by było fajne, tylko te kamienne cośki. Ale one mi dużo nie zadają, to jest plus, 20 może być. Chyba, że to żarcie dało mi jakiegoś buffa. Nie chce mi się zbytnio z tymi cośkami walczyć kamiennymi. Jedynie się, kurde... przystworzę sobie kłopotów. Tego gościa możemy zabić. A, energia mi się znowu skończyła, come on! Potrzebuję czegoś lepszego, jakiegoś lepszego pancerza, żeby energia mi się tak szybko nie spadała. Typie, gdzie idziesz? Chodź tu. Nawiał. Idź sobie. Nie chcę mi się z wami walczyć zbytnio. Poszedł mi stąd. Warczące coś. W sumie tutaj zejdę niżej, ale ciekawi mnie, co jest w tym zakątku. Skrzyneczki. Przyda mi się. Piksele. Nie wiem, czy to było opłacalne. Dobra. Kolejne jakby zabudowania. Dość ciekawe zabudowania. U góry są skrzynki. Dobra. Manipulator, okej. Piksele oraz apteczki. Dobra, kolejne pochodnie w ruch. Trochę ich wykraftuję, nie za dużo, bo węgiel też będzie mi później przydatny. Dobra, tutaj jest zejście w dół. Dość ogromne zejście w dół. Piksele. Znalazłem jakąś opuszczoną kopalnię. Coś mnie tam chce zaatakować, widzę. Dobra. Ja bym tą kopalnię zwiedził. Idź sobie, panie. Idź. Dziękuję, do widzenia. Okej. Dobra, tutaj nie, bo tutaj jest więcej tych główien skaczących. I widzę tutaj w tym miejscu ładny ten. Aż sobie tu wejdę. Wezmę sobie ten tungsten, który tkwi w ścianie. I chodźmy dalej. Teleporter wyzwań. Nice, mogę znaleźć w nim ciekawe rzeczy. Ale jeżeli trafi mi się coś, z czym będę musiał walczyć, to jestem w dupie. Wyzwanie. Skaczące wyzwanie. Nawet proste. Nie będę mówił na razie hop. Tutaj mam platformy i tutaj mam coś. Jakiś dym. I na dole jest skrzynka. Light. Że wyżej skaczę, okej. Nice. Pierwsza skrzyneczka.
Lepsza tarcza. Nice. I coś lepszego, powiedzmy. Co ja mam? Come on. Pokaż mi, co ja mam. 18, 9, 6, 16. 16, 9, 5, 13. Czyli stanowczo to, co mam na sobie, jest o wiele lepsze, ale wezmę wszystko, nie pogardzę. No, muszę tamtędy wylecieć. Okej. To light daje mi jakby taką lekkość. To... O, ta lekkość może mnie trochę udupić. Dobra. I tutaj są jakieś ognie, przez które muszę przejść. No, nawet prosty challenge. Tylko muszę być ostrożny, żeby nie zdupić czegoś. Myślałem, że tutaj będzie coś. Okej, tutaj muszę na szybkiego. Dobra. Challenge przeszedłem challenge. Nice. Spodziewałem się czegoś gorszego, ale okej, okay, tutaj 11, 6, 3, 8, 19, 16, 12. To mogę wziąć, ale... A nie, to jest chyba lepsze. 27, 16, 12, 24. Nie. Biorę to. Jest o wiele lepsze. A spodnie są lepsze od tych? Tutaj mają 12, 6, 7, 7. 11, 6 czy 8. Lepsze mam spodnie, które mam aktualnie na sobie. Dobra. Wracamy z powrotem. Challenge nawet prosty, nie muszę narzekać. To jest lekki plusik. Dobra, schodźmy dalej w głąb planety. Żeby znaleźć coś ciekawego. Ale zapadnia wielka. Dobra, może się wkopię w tą stronę. Troszkę. Żeby nie było. Okej. Sobie ten tungsten weźmiemy. Tutaj mogę spokojnie na dół skoczyć, ale obawiam się jakichś potworków. Wow. Wow, ale zapadnia. O, szlak. I tam jest coś, co mnie może zaatakować. Kojarzę to. Jesus, nie panikuj, spokojnie. A tam coś było? Tak, tam coś stanowczo jest. Muszę się tam dostać. I to są jakieś kanały. Jak widzę. Dobra. Może znajdziemy tu jakieś ciekawe rzeczy. Jakieś diamenty może, czy coś. Tungsten. I coś było tam, co mnie wykryło. O nie, 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 nie. Ja z tym czymś nie chcę walczyć. Panika. Panika. Dobra, tu do mnie nie dojdzie, uff. Jest tego więcej u góry. Dobra, może nie będę ryzykował. To są srebro oraz węgiel. Dobra, muszę... Dobra, uda mi się spokojnie przez nie, koło nich przebiec. Tutaj. Panika. Kurde, nie panikuj! Oświetl? Thanks? Spadłem jeszcze niżej. W sumie mógłbym to zdjąć z daleka, bo mi aż takiego damage'a nie zadaje. Rakietnica, a jak z łukiem? No, lepiej. Energia mi spadła, pięknie. Dobra, poszło spać.
Znalazłem jakieś kanały. To może świadczyć o tym, że... Jesteś... że tu była jak kiedyś jakaś cywilizacja czy coś? I do not know. A, to jest tylko silver. Myślałem, że coś więcej się uleczę. I wolę być bardziej ostrożniejszy. Tutaj jest iron. Ja szukam diamentu. Dobra, wy mi na razie... Nie przeszkadzajcie, dobra. Nie przejdzie mi to tędy, potrzebuję więcej pochodni. Dobra, nice. W sumie bicie mieczem z daleka jest nawet fajne. Co to? Static Cell? Oh. Coś rzadkiego zapewne z tych potworków. Dobra. Zejście jeszcze niżej. Oh. I don't like it. Kurde, gdybym wiedział, jak głęboko już szedłem. O, szajt duch. No, łatwo je odeprzeć, jeżeli się zna ich mechanikę. No. Come on. Kurde, tutaj te potworki są uciążliwe. W zwykłym Starbondzie one są strasznie proste do obejścia, ale jeżeli już się gra na tym modzie aktualnym, który ja mam, czyli na sandboxie, są o wiele cięższe. Kolejny face matter. Nie wiem, czy mi się to przyda, czy nie. To był jakiś glut i słyszę piłę w tle. Okej. To jest niepokojące. Przypuszczam, że tego owego diamentu tutaj nie znajdę, a czy mogę wykraftować teleport, co potrzebuje copper bara i woven fabric? Fuck. Woven fabric się wkraftuje z tego. W sumie mógłbym to jakoś spróbować wykraftować. I wróciłbym tutaj później. W sumie wykraftuję tutaj liny i się zsunę na dół. Może to nie będzie dobry pomysł, ale... Well... Piła. Uf, nie panikuj, spokojnie. Da się tą piłę zniszczyć? Da się. Żeby nie było, żebym w nią wpadł. Jakoś głupio. Kolejne pułapki. I duch. Idź, nie chcę mi się z tobą walczyć. Wezmę to. Dobra, mogę postawić pochodnie i iść dalej. Żeby te duchy dały mi spokój, to byłby plus. One ci od góry. Dobra. Au. Fuck, fuck, fuck. Diament! Musimy teraz wrócić bezpiecznie do góry. Forge, forge, forge. To będzie ciężkie. Odejdźcie ode mnie, duchy zasrane. Skoro zdobyłem diament, będę w stanie ulepszyć nasz statek. Nice! Kurde, tylko te duchy stanowią problem. Przydałoby się ich pozbyć. Bo nie wyjdę jak żywy z tej jaskini. Bo nie mogę się tepnąć, co jest najgorsze. Come on. Gincie already. Nice.
Dobra, teraz planem jest wydostanie się z tych podziemi. Mam nadzieję, że to będzie udane. Niczego nie zrąbę. Nie zamierzam już ryzykować, mam diamenty. I to gówno u góry. Skuszę, żeby... Dobra, spadło na dół. Nice. Możemy iść. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Nie, tędy nie wyjdziemy. Come on. Nie chcę znowu zginąć. Dobra, poszło se, uleczymy się. I ja bym zrobił jakieś inne przejście. Come on. Tego też muszę się pozbyć. Dobra, umarło. Najgorsze jest to, że to jest cobblestone. Na cobblestone się najgorzej kopie. Dobra, teraz iść za pochodniami. A na pewno wyjdę. Dobra, tutaj gdzieś spadłem, jak dobrze pamiętam. No. I zacząłem zbiegać w dół. Tutaj widzę pochodnie, to zniszczę. Wezmę ze sobą. Stawianie pochodni jest dobre pod tym względem, że wiem, gdzie mam iść. Tutaj zapewne muszę iść do góry. Jop. Do góry. Hits. Tutaj jeszcze wyżej. Kurczę, bym tylko nie spadł. Okej. Nie, tędy nie. Tędy nie przeszedłem. Tędy szedłem. Idź ode mnie. Nice. Już niedaleko wyjścia. Jeszcze troszkę. Idź. Nice. Życie, życie sobie muszę zregenerować. Tak czy siak. Nie ma. Won ode mnie. Ja muszę się uleczyć. Tak czy siak. Fuck. Lecz się, lecz. Dobra. Tu jest ten ziomek, czyli jestem niedaleko wyjścia. To jest plus. Tak, jestem niedaleko wyjścia. Runaway! Runaway! Tylko żeby to coś mnie nie atakowało. Please. Dziękuję. Lui, mogę się wykopać teraz w ten sposób. Wypuśćcie mnie stąd. Powrót na statek. O, Jezus, to była ciężka wyprawa. Przepalę to, co mam, i ulepszamy nasz statek. O, mój Boże. Jeżeli go ulepszymy, będziemy w stanie lecieć na inne planety. Piu! Dużo tungstena w ogóle zdobyłem. I dobra, jestem w stanie zrobić Will Stabilizer. Nice. Teraz trzeba go użyć. I nasz statek wrócił do normy. Nice. Yes, the entire universe is accessible. Cóż, czyli czeka nas dalsza przygoda. A to byłoby na tyle w tym dzisiejszym odcinku.
Więcej rzeczy takich ze zbieraniem nie będę nagrywał. Jeżeli bym już przelatywał na inne planety, zwiedzał jakiś nowy świat, to ujmę to na odcinku. Ja was żegnam. Życzę wam miłego dnia. Albo miłej nocy. Zależy, kiedy to wrzucę. Trzymajcie się. Z wami był Czaken. Cześć!